Dzień dobry, Andrzej Aleksandrowicz i Marcin Liszewski. W dniu świętego Józefa, czyli 19 marca w Pawłowicach koło Leszna na kolekcji rzepaków, gdzie sprawdzamy nowe odmiany, nowe technologie i szukamy dobrych rozwiązań. Na tym schemacie mamy trzy jakby typy naszych rzepaków. Pierwszy to jest najbardziej o rozecie liści bardzo horyzontalnej i to jest na przykład odmiana Deka Extract lub Deka Sequel. Przeciwieństwem jest odmiana mocno wertykalna, bardziej wzniesiona, tak jakby odmiany o swoim pochodzeniu bardziej niekontynentalne, tylko jakby bliżej zachodniej Europy. I takim przykładem jest Deka Excited. Ta symboliczna roślina w środku to jest na przykład pośrednia i jakby taka bardzo wpasowana do naszego klimatu, jeżeli chodzi o zimy, o zagrożenia zimowe, przezimowania. I to takim przykładem jest Deka Eczema, nowa nasza odmiana. Marcin, zobacz, po prawej stronie mamy część pola, wszystkie odmiany w technologii tylko i wyłącznie Tilmor 0,75 litra na hektar w fazie 4 liści na jesieni. Natomiast po tej stronie mamy bardziej mocną regulację. Siew jest wykonany precyzyjnie, 32 rośliny na metr kwadratowy, wysiane 23 sierpnia. Przezimowało, dzisiaj tak jak mówiliśmy jest 19. Jest bardzo dobrym stanem. Bardzo dobrym. Nie mamy tu ubytków praktycznie. Jak zrobić to, żeby prawidłowo ocenić plantację? Co trzeba mieć? Ramka. Ramka. Obsady. Oraz szpadel do wykopania roślin, aby sprawdzić, jaki jest przyrost masy korzeniowej, jak wyglądają rośliny. Oprócz tego niezawodnym takim jest scyzoryk, gdzie możemy przeciąć roślinę i zobaczyć, czy roślina wznowiła wegetację, czy nie. No tutaj mamy już przygotowane i na przykład... O, i tutaj widzimy, że to jest strefa podziału komórek. I z niej się tworzą nowe pędy liściowe i zawiązki, i potem zawiązki kwiatów już. Nie jest uszkodzone, nie jest zbrązowiałe. Wznowiona jest wegetacja i rozwój rośliny. I to tak robimy dla każdej odmiany z lewej strony i prawej w różnych technologiach i oceniamy przyrosty nowych korzeni. Czy są białe włośniki? No widzimy nowe odrosty, czyli już system korzeniowy pracuje, roślina rośnie. Tak wyglądają przecięte rośliny odmiany Deka Excited. Widzimy tutaj, iż odmiana ta wystartowała, wznowiła już swoją wegetację po zimie jakiś czas temu. W chwili obecnej odmiana ta jest już po drugiej dawce nawożenia azotem. No i widzimy, że ten wzrost już nastąpił, odmiana się szybko rozwija. Dlatego przy tego typu odmianach, które charakteryzują się silnym wigorem i szybkim tempem wzrostu, wznowienia wegetacji po zimie, bardzo ważne jest terminowe, szybkie podanie azotu. Jak widzimy, to jest Deka Excited. Jemu naprawdę wystarczy te 0,75 litrów Tilmoru jesienią w fazie tych 4-5 liści. Zobaczcie, że system korzeniowy ma bardzo dobry, gruby korzeń. Szyjka korzeniowa jest bardzo gruba, ale nie wylongowana. I widać na niej bardzo dużo rozgałęzień bocznych tworzących się. To co wróży oczywiście dobremu plonowi. Deka Excited pokrojowo jest wyższy, rozeta jest bardziej wzniesiona. Natomiast rośliny się nie elongują, nie wynosi się szyjka korzeniowa, jest bardzo nisko gleby, jest bardzo trudno ją wyrwać i zobaczcie, że ona jest praktycznie z poziomem ziemi. Tak samo jest w Eczemie, dlatego zimowanie tych dwóch odmian jest naprawdę bardzo dobre, dostosowane do naszych warunków. One się nie wydłużają, mimo że Excited bardzo szybko rośnie na jesieni i jakby kompensuje straty związane z atakiem na przykład śmietki, radzi sobie, to nie elonguje się i bardzo dobrze przezimuje. To samo jest z Eczemą, która jeszcze bardziej kontynentalny ma ten pokrój, jeszcze bardziej przezimuje. Zwróćcie Państwo uwagę na porównanie roślin odmiany Deka Excited do Deka Eczema. Odmiana Deka Excited charakteryzuje się silniejszym wigorem, zarówno jesiennym, jak i
jak i wiosennym oraz wcześniej wznawia wegetację po zimie niż odmiana Exima. I dokładnie widzimy tutaj właśnie na porównaniu tych roślin. Rośliny odmiany Excited są większe, bardziej rozwinięte, szybciej wznowiły wegetację, natomiast odmiana Exima jest nieco wolniejsza na wiosnę, startuje z lekkim opóźnieniem w stosunku do odmiany Deca Excited. Mi się wydaje, że patrząc na tą prawą stronę i na tą lewą stronę, czyli z użyciem mocnych regulatorów wzrostu połączonych z Tilmorem, jak jesz samego Tilmoru 0,75 litrów na jesieni w fazie tych 4-5 liściu, nie ma różnicy, jak myśmy obliczali przezimowania i straty liści. Nie ma, prawda? Zgadza się. Czyli na ten moment możemy powiedzieć, że to rozwiązanie po lewej stronie, czyli Tilmor 0,75, jest bardzo bezpieczne nawet w tak ostrej zimie. Na naszych odmianach, w tych warunkach, na pewno to rozwiązanie tu pasuje. A zobaczymy w następnym odcinku, jak się te rośliny będą rozwijały i czy będą różnice. Także Marcinie, jedziemy do samochodu, bo śnieżyca idzie. Zabieramy się. Do zobaczenia w następnym odcinku.